Można to jakoś przepracować? W jakiś Tak, taki łatwy oczywiście. sposób można przepracować? Jeżeli Czy. nasz współpartner dowie się, że kontrolujemy i boimy się, bo byliśmy zdradzani bądź zdradzane i nie jesteśmy w stanie wytrzymać, jeżeli on cały czas patrzy w telefon, czy wychodzi z nim, czy spędza z telefonem dużo czasu i boimy się, co się tam dzieje, czy dzieje się jakaś inna równoległa historia, opowiemy tę sytuację, jest bardzo często duża możliwość i wierzę w to głęboko, Szansa na to, że. wielka szansa, że to się zatrzyma, że nasz partner zacznie nas uspokajać. I zrozumie całą Tak. sytuację, tak? Czy kobiety kontrolują inaczej niż mężczyźni? Moim zdaniem tak. Mężczyźni kontrolują w dużej mierze taką więź dotyczącą planów na przyszłość, budowania też więzi w dłuższej perspektywie. Czy kobieta jest przywiązana do telefonu, nie jest to dla nich takim wielkim znakiem niepokoju. Natomiast dla kobiety telefon i to, co się tam dzieje, jest od razu sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego. Oczywiście mówię tylko i wyłącznie pod względem moich pacjentów, którzy gdzieś przeżywają różnego rodzaju swoje trudności dotyczące lojalności, braku lojalności w intymnych relacjach. A mężczyzna w jaki sposób? Bo powiedziałaś, że. Bardzo często, jeżeli nie ma planów na przyszłość, Aha, jeżeli czyli nie ma. mężczyzna jest zaniepokojony wtedy, Tak. kiedy kobieta z nim nie planuje. Tak, jeżeli pyta, co robimy w przyszły długi weekend? Nie wiem. Masz jakieś plany? Nie wiem. A może chciałabyś z koleżanką albo z przyjaciółmi? Nie wiem. Tutaj jest w dużej mierze taka tendencja, że jeżeli pojawia się nie wiem, to dla bardzo często sprawczego mężczyzny jest to duży niepokój. Dlaczego nie wiem? Jak to nie wiem? Ja wiem. A dlaczego ona nie wie? Może oczekuje czegoś innego ode mnie? Może robię coś za mało? Może powinienem się bardziej A starać? czy to wynika wyłącznie z tego, że mężczyźni są sprawczy i lubią mieć zaplanowane wszystko? To wynika z tego, że gdzieś tam, gdy mężczyzna czuje się sprawczy i czuje, że ma pod kontrolą poczucie bezpieczeństwa, jakieś plany na przyszłość, to czuje, że jest potrzebny. Także moim I że zdaniem jest potrzebny też w tej w tej relacji. relacji, że się spełnia w tej relacji, że jest ważny w tej relacji, czyli to buduje taką też intymną więź dotyczącą jego i tej relacji, czyli bycia blisko. Czyli kontrolowanie w przypadku kobiet dotyczy jakby tej sfery takiej emocjonalnej, prawda? Bardziej. I takiej więzi emocjonalnej Myślę z sobie, partnerem. że to zależy. Nie można tego też tak generalizować. Jeżeli dla kobiety pisanie, oczywiście nie dla każdej, pisanie ze swoją przyjaciółką, koleżanką jest w dużej mierze zagrażające związkowi, to pytanie, jaką historię ma ta kobieta, jeżeli jest dla niej zagrażające, jeżeli jakie ma poczucie własnej wartości, czy to ją buduje, czy to ją wzmacnia, czy to ją osłabia, co się z nią dzieje, jak ona się z tym czuje. Natomiast jeżeli mówimy o mężczyznach, jeżeli kobieta nie planuje z nim przyszłości, na ile to zagraża tej intymnej więzi, którą on z nią tworzy?